Oto powstało nowe centrum przedsiębiorczości, nowe centrum wspierania biznesu, nowa przestrzeń w mieście. To jest projekt komplementarny. Widzimy nową ulicę, widzimy Muzeum Technik i Komunikacji. Mam nadzieję, że w przyszłości tutaj też pójdziemy w kierunku kolejnych obiektów. Takie mamy przynajmniej plany, a zatem to będzie taka mała szczecińska Dolina Krzemowa. Głęboko wierzę, że ten potencjał IT, Szczecina i Pomorza Zachodniego będzie rósł. Technopark Pomerania to dzisiaj 40 firm, to 400 zatrudnionych. To miejsce, w którym rozwijają się innowacyjne, nowoczesne gałęzie. Jesteśmy przekonani, że w ramach tego ekosystemu naprawdę dużo możemy zdziałać. Raz, dwa, trzy! To, co się rzadko architektom zdarza, byliśmy naprawdę bardzo głęboko wciągnięci w całą ideę projektowania tego, jak mają działać, tego właśnie, jak mają łączyć ludzi, zbierać młodych ludzi, pomagać im i powiem szczerze, że jesteśmy najbardziej dumni z tego, że to działa już właściwie w tej chwili. Taki technopark jest trochę jak autostrada. Jeśli powstaje autostrada i można nią sprawnie transportować towary, to wszystkie firmy, które są na końcu tej autostrady, rozwijają się znacznie szybciej. Jest tutaj dużo ludzi, którzy robią różne biznesy, ale o podobnym charakterze. Oni nawzajem się inspirują, mogą sobie pomagać, mogą uzupełniać swoje kompetencje, to znaczy uczyć się nawzajem od siebie, mówiąc najprościej. I to powoduje, że wszyscy szybciej się rozwijają, dużo szybciej niż gdyby musieli się spotykać gdzieś w restauracji, w centrum miasta, jeżdżąc do niego w korkach z różnych jego stron. Pozostała jeszcze część powierzchni niezagospodarowanej. Są na nią już też klienci, którzy się nią interesują. Natomiast my też staramy się tą przestrzenią tak manewrować, żeby mieć jednak jakiś chociaż niewielki zapas na to, kiedy firmy będą rosnąć. To są doświadczenia i z innych parków i też z tego pierwszego budynku. Kiedy po kilku miesiącach firmy jakby rozrastają się, te zespoły projektowe się powiększają i wtedy te potrzeby też trzeba w jakiś sposób zaadresować. Jeśli jest jakaś infrastruktura, na jej istnieniu niejako nakładają się na nią kolejne biznesy i wartość, które one kreują. Więc jeśli decydujemy, żeby przeznaczyć środki publiczne na zbudowanie takiej infrastruktury, to możemy być absolutnie pewni, że na tej infrastrukturze i dzięki temu, że ona istnieje, zaczną rozwijać się biznesy, które już nawet nie będą miały nic wspólnego z firmami, które tutaj zaistniały, ale dzięki temu, że jest technopark i są w nim jakieś firmy, kolejne firmy będą mogły funkcjonować. Przed nami jeszcze dużo pracy, bo jakby teraz praca nad usługami, nad tym, żeby je dalej rozwijać, żeby je rozszerzać i żeby nasze firmy jak najbardziej efektywnie wspierać. No i nowe usługi, czyli usługi centrum danych na przykład. Pół żartem można powiedzieć, że geograficznie wszystko się zgadza, bo za nami jest lekkie wzgórze, a tutaj jest zbocze doliny. W dodatku oryginalna Dolina Krzemowa jest blisko morza. Szczecin świetnie spełnia ten warunek. Jeśli geografia ma jakieś znaczenie, no to tutaj są podobne warunki. Więc myślę, że jest taki potencjał u podstaw.